Słupek został zbudowany na bardzo prostej zasadzie, czyli jest wbudowana czujka mikrofalowa, która jest wzbudzana przez procesor, który również steruje diodami LED-owymi, które tutaj widzimy. Zwykły panel słoneczny, na razie właśnie w wersji demonstracyjnej w kwadracie. Oczywiście tutaj z panem doktorem Góreckim chcemy popracować nad tym, żeby ten panel był naklejany na słupek, żeby powiększyć, można powiedzieć, ładowanie czy moc prądu, która by ładowała tą baterię. Czujka ma wyczuwać istoty żywe, w tym wypadku zwierzynę. No i wtedy pobudza system diod, które właśnie tutaj, tak jak tutaj widzimy, na przemian miga. Myślę, że dla kierowcy bardzo czytelne, proste zjawisko. Nie trzeba w tym momencie myśleć, tylko decydować, czy hamować, czy nie. Wszystko zaczęło się od tego, że pan wójt tutaj zgłosił się do naszego dziekana, do pana profesora Łukaniszyna, który przekierował go do mnie. Przedstawił pomysł. Ta koncepcja różniła się troszeczkę od tego, co w tej chwili jest. Chcieliśmy na początku płoszyć zwierzęta, no ale się okazało, że to z punktu widzenia prawnego jest dość ryzykowne, dlatego że nie wiadomo, jak takie zwierzę spłoszone się zachowa, czy ono ucieknie do lasu, czy wręcz przeciwnie, wyskoczy na drogę. No i opracowaliśmy właściwie taką koncepcję końcową, z tym, że pomysł sam wyszedł od pana i on jest tutaj twórcą, a my właściwie realizujemy tylko sprawy, te zagadnienia techniczne, tak? Istotnym elementem tego projektu jest bateria słoneczna, która będzie odpowiadać za zasilanie systemu, a właściwie doładowanie akumulatora. Ważne jest, żeby ją dobrze dobrać w zależności od ekspozycji świetlnej w danym miejscu na drodze. Jak wiadomo, drogi idą przez las, gdzie las mocno okala drogę, a czasem słabo, więc w zależności od takiej sytuacji świetlnej trzeba dobrać większą lub mniejszą baterię i w związku z tym też większy lub mniejszy akumulator w systemie. Politechnika Opolska.